koordynatorką Pokémon. Nią właśnie będę. Cześć, jestem Rynku, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Brilliant Diamond. Ktoś się pyta w komentarzach, co to jest napis. To jest napis Kushi, kushisklep.pl. Tam są moje bluzy. I zacznijmy od tego, że parę osób pisało mi w komentarzach, gdzie mogę złapać Gibla, ale wydaje mi się, moi drodzy, że trochę się pospieszyliście, bo jeszcze i tak nie mogę złapać tego Gibla, dopóki nie mam Strength. Muszę mieć Strength na którymś Pokémonie, także musicie powstrzymać trochę swoje nerwy na wodzy i poczekać, aż złapię Gibla. Sam chciałbym już mieć oczywiście Gibla, ale wydaje mi się, że najpierw musimy zrobić odznakę. Także w tym momencie znajdźmy po prostu gym, który z tego co pamiętam, to był gdzieś... O, Barry! Myślałem, że idziemy do gymu, a jeszcze spotkaliśmy po drodze Barry'ego. Wow! Znowu na ciebie czekałem, Kushi. Zobaczmy, jak dużo jesteś silniejszy. Niech przedstawienie się zacznie. Kolejna rzecz. Pisaliście mi w komentarzach, żebym robił kontesty. Nie robiłem kontestów nigdy. Pierwszy raz jak grałem w Pokémon Diamond i Pearl albo Platinum, bo nie pamiętam sobie, w którą wersję grałem. Ciężko mi sobie przypomnieć po tylu długich latach. Także to będzie dla mnie coś nowego. Zobaczymy, czy będę dobrze się bawił robiąc te kontesty, czy nie, ale spróbować zawsze można, także zróbmy to dzisiaj w tym odcineczku. Natomiast najpierw oczywiście odznaka, bo to jest moim zdaniem ważniejsze. Natomiast od razu mówię, że nie obiecuję. Patrz ile leveli na Manaphy. Nie obiecuję, że zrobię wszystkie kontesty, bo jeśli mi to nie będzie szło, będę się słabał w tym czuł, będzie kiepsko, to sobie odpuszczę, ale spróbować na pewno możemy. Może akurat mi się to spodoba i może zrobimy wszystkie, wygramy tytuł tam mistrza kontestów, czy jak to tam się nazywa, słuchajcie. On teraz wchodzi Buizelem, no to my oczywiście sobie zmienimy na Luxio. Trochę mam takie wątpliwości co do dalszego trenowania Jirachi, w ogóle to jest takie moja też refleksja po paru ostatnich odcinkach, bo one lecą lewe na tym Jirachi, nie wiem czy jest mi aż taki potrzebny, nie wiem czy nie mógłbym zastąpić go czymś lepszym w tej drużynie. Czytałem też wasze sugestie, jakiego Pokemona powinienem trenować i dużo było takich sugestii, żebym trenował Snowvera, czyli łamane na Aboma Snowa. Podobały mi się te sugestie, generalnie to jest bardzo ciekawy pomysł, bo jest to jednocześnie trawiasty i lodowy Pokemon, także te dwa typy miałbym pokryte w swojej drużynie, których nie mam. A to jest bardzo ciekawy Pokémon, którego nie pamiętam, żebym kiedykolwiek trenował. Wydaje mi się, że go nie trenowałem nigdy w żadnej grze Pokémon, więc może być bardzo ciekawie, jeśli będziemy mieli okazję go trenować. Słuchajcie, wziąłem Pimplapa, to niby nie jest dobry pomysł, ale robię to celowo. Wydaje mi się, że Grotyl jeszcze nie ma typu ziemnego, więc jak wejdziemy tutaj typem latającym, to będzie super efektywność. Dzięki Quick Clawowi jestem szybszy, ale wydaje mi się, że i tak byłbym szybszy niż Grotyl. On ma dosyć niskiego speeda, wydaje mi się. Jest super efektywność, ale jednak te obrażenia, kurczę, nie są aż takie duże, jak miałem nadzieję. Stealth Rock, czyli jak zmienimy Pokemona, dostaniemy niestety obrażenia od razu po wejściu Pokemona. Mam tylko nadzieję, że nie ma Absorba czy coś takiego, czym będzie się leczył, bo jeśli tego nie ma, to jeszcze dwie tury zleci, będzie dosyć łatwo. Razor Leaf, kurczę, ile punktów życia? Dużo, ale wydaje mi się, że jeśli wszystko pójdzie dalej tak jak teraz, to ja zbiję go szybciej niż on mnie. To jest to, co mówiłem chyba odcinek albo dwa temu, czyli Mexican Standoff. Każdy ma każdego na muszce, kto pierwszy strzeli. Oba Pokémony są nawzajem na siebie super efektywne. No, wolałbym tutaj mieć na przykład Pokémona ognistego w tej sytuacji, ale nie mam. I w ogóle nie wiem, czy będę miał ognistego Pokémona w swojej drużynie. Pamiętajmy, że nie trzeba mieć wszystkich typów w drużynie. I że tak powiem, różne słabości są pokrywane przez różne typy, więc tak jak tutaj Pokémon trawiaste mogę ewentualnie pokrywać tym atakiem latającym. Trujący też jest na trawę, robaczy też jest na trawę, także jest sporo tych możliwości. Aha, no i lód. Lód jest super efektywny na trawę, także jak będę miał tego Aboma Snowa, to myślę, że tutaj nie będzie problemu akurat z trawą. I również wszystkie inne typy, które byłyby pokonywane przez typ ognisty, no to zastąpię sobie po prostu czymś innym. Więc wydaje mi się, że ten Aboma Snow, bardzo dobra sugestia, dziękuję wam za to i postaramy się to zrobić. Natomiast nie wiem, gdzie można złapać Aboma Snowa czy Snowvera w tej części. Wydaje mi się, że jeszcze trochę i w pewnym momencie będzie jakby takie miejsce, gdzie jest śnieg? Albo pustynia jakaś piaskowa? No, ciężko mi sobie przypomnieć. Tak jak mówię, zbyt dużo lat minęło, ta Ponyta zlatuje, ale gdzieś chyba ten Snowver będzie, no bo on przecież jest z czwartej generacji, więc to by było dziwne, gdyby go nie było, no nie? Dobra, pokonaliśmy Barry'ego. Znokautowałeś moją drużynę znowu? To psuje moje marzenie o zostaniu największym trenerem kiedykolwiek. No nie, muszę po prostu stać się twardszy i dalej wygrywać. Jednego dnia rzucę wyzwanie w gymie Veilstone. Do zobaczenia, Kushi. Będziesz zwalony z nóg tym, jak dużo jestem silniejszy następnym razem, kiedy się zobaczymy. Veilstone? On powiedział? Musimy iść do gymu, ale chyba po prostu poszedłem trochę w złą stronę, bo gym jest raczej w stronę tą. O, tutaj jest gym, słuchajcie. I to jest gym Heart Home. Tutaj liderką jest Fantina i ona ma, podejrzewam, Pokémony walczące. Pokonam ludzi w gymie, potem pójdę się podleczyć i zawalczę z Fantiną. Jest i nasz standardowy typek w ciemnych okularach i te statuły Pokémonów, które Pokémonami nie są.
Czy możemy coś zapytać się tego typka? On może ma jakieś podpowiedzi. Nie ma jej tutaj. Wróć innym razem. Będę tutaj czekał. No to jej nie ma. To musimy przejść dalej fabułę. W takim razie naciskam klawisz X i patrzę, co jest napisane. Idź do miasta Veilstone. Okej, mapa. A miasto Veilstone jest tutaj, 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 tutaj i w prawo. Wow, no to spory kawałek. Po drodze jeszcze wydaje mi się, że będzie miasto Solsion, ale nie wiem, czy nie by lepiej będzie, jeśli pójdziemy do Eterny i tutaj przejdziemy sobie w prawo, bo teraz już chyba możemy przez Mount Coronet i do miasta Celestic. Kurczę, ale nas czeka długa droga. Myślałem, że będzie już od znaka, ale nie. Niestety potwierdziłem teraz na necie, że nie mogę jeszcze złapać Gibla w tym momencie. To niestety trochę jeszcze potrwa, bo wychodzi na to, że dopiero mając szóstą odznakę można złapać Gibla. Wiem, smutne i tak dalej. Też już bym chciał go mieć, ale no cóż, musimy działać z tym, co mamy. To wydaje mi się, że w tym mieście nic takiego mega ciekawego. Jeśli coś pominąłem, a wiecie o tym, to mi powiedzcie, dobra? Lecimy dalej. Ta babeczka coś mówi. Jest kamienny filar przed nami. Bardzo się zastanawiam, co to jest. Nie wiem, o co chodzi, co to za kamienny filar. Ścieżka 209. O, babeczka jest Pokémon Breeder. Lubię tych trenerów. Oni zajmują się rozmnażaniem Pokémonów jakby w... O, to nawet nie jest babeczka, tylko facet. Przepraszam cię, byczku. Ale masz piękne zielone oczy. Tak, oni się nazywali w bajce hodowca Pokémon. Brock chciał zostać jednym z nich. Też ciekawa praca. Nie wiem, czy bardziej bym wolał zostać hodowcą Pokémon, czy trenerem trawiastych Pokémonów w świecie Pokémonów. Piszcie w komentarzu, koniecznie każdy z was niech napisze w komentarzu pod tym filmem, kim w świecie Pokémonów chcielibyście być. Także każdy z was, studencie, wchodzi w komentarze i pisze, kim chciałby być w świecie Pokémonów. Trenerem, hodowcą, jeśli trenerem, to jakich Pokémonów? Może sprzedawcą, albo siostrą Joy byście chcieli być? No, napiszcie mi, jestem bardzo ciekaw. Może ewentualnie jakimś policjantem Pokémon, albo czymś takim. A może gym leaderem? Też fajna praca się wydaje. Dobra, Badiu leży. Mi się wydaje, że ostatecznie gdyby Pokémony były w prawdziwym świecie, to i tak zostałbym youtuberem, tak jak teraz. Tylko nagrywałbym, nie wiem, może bardziej takie walki Pokémon, ale w prawdziwym życiu po prostu. Takie vlogi. Dzisiaj byłem z moim Pikachu u fryzjera. Ma nową fryzurę. Daję stówę, że w świecie Pokémonów oglądają coś takiego miliony osób. Ale piękny Pichu, jeszcze nie widzieliśmy Pichu w ogóle. Za każdym razem, jak widzimy nowego Pokémona podczas walki, to rejestrują się nam w Pokédexie jako widziany Pokémon. I jak zobaczymy wszystkie Pokémony w Pokédexie Sinnoh, to bodajże otwiera nam się narodowy Pokédex, czyli ten Pokédex wszystkich czterech generacji. Więc generalnie trzeba zobaczyć wszystkie Pokémony w trakcie walk, żeby odblokować ten większy Pokédex. Co nam to daje, to szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie. Natomiast dostałem do informacji, że można zobaczyć wszystkie Pokémony z obu wersji gry po prostu walcząc z wszystkimi trenerami, których się widzi. Także na pewno nie będę pomijał trenerów. Aha, jeśli chodzi o contest, to w sumie możemy się wrócić do miasta i spróbować wziąć udział w tym conteście, bo zapomniałem, że mieliśmy to robić, więc po prostu wróćmy się i weźmy udział w conteście. I wbijamy bodajże tutaj practice session. No, w sumie możemy poćwiczyć. Dobra, wybierzmy Pokémona. Żaden mój Pokémon nie jest w niczym dobry. No to brawo. Dobra, weźmy swojego startera po prostu. Są jakieś high points. Nie wiem, co to w ogóle oznacza, ale okej. Weźmy sobie Metal Claw. Jakie wybierzemy kapsuły? A, bo tu są te nasze przygotowane z tymi naklejkami do kontestów. Dobra, weźmiemy taką. Bo nie wiem, czy to ma na coś wpływ, czy nie. Super Contest Show. Słuchajcie, to jest nasz tutorial. Wyjaśnię teraz zasady super kontestów. Zaczyna się oceną wizualną oraz oceną tego, jak ładny jest twój Pokeball. Następnie taniec. Musimy ocenić wyczucie rytmu twojego Pokemona. Będą spadały nutki z prawej strony. Naciskaj A w tym czasie, kiedy jesteś na tym. Dobra. Czyli w tym momencie, jak to kółko jest w tym moim kółku, to wtedy muszę nacisnąć klawisz A i mieć po prostu jakieś tam, nazwijmy to, wyczucie rytmu. Przytrzymaj klawisz A, żeby zrobić długą nutkę. A, no to jest jak w Guitar Hero, dobra. Jeśli dobrze trafisz w nutki, zwiększy się pasek serduszek. Dobra. Jeśli wypełnisz to w pełni, otrzymujesz jednego hype pointa. Trochę cringe'owa, ale dobra. Raz podczas tańca możesz nacisnąć X, żeby zrobić ruch kontestowy. Dobra. Daje ci to hype pointy. Jeśli użyjesz tego po kolei z innymi biorącymi udział, możesz zrobić łańcuch ruchów, whatever. Jeśli łączna ilość wszystkich uczestników przekroczy jakiś poziom, to coś tam się stanie. Dobra, wow, dla mnie to jest trochę skomplikowane. Jeśli tu będziesz więcej punktów, wzrośnie twoja ranga i będzie inna scena. Czy chcesz teraz przećwiczyć to? Dobra. Numer 1, Kushi i Primplup.
Ona dostała serduszka, bo ma co, lepszego bola, czy co? Ja nie dostałem serduszek na start. No oni też dostali. Czyli co, mój primplab jest brzydki? Dobra, teraz będziemy tańczyć, słuchajcie. Fajne te muzyczki są, ciekawe czy dostaniemy za nie copyright strike'a, czy nie. Ciach, ciach, ciach. Okej, teraz długa nutka. Nie wiem, czy warto użyć mojego ruchu, bo wtedy lepiej chyba po innych zrobić swój ruch, żeby mieć jakiś tam łańcuszek, czy coś takiego. Ale dobra, już się powoli kończy piosenka, także chyba zrobimy swój ruch teraz. Tak jest, pokazujemy swój Metal Claw. Inne Pokémony też coś tam robią, ale nie wiem co dokładnie. Całkiem ładna ta muzyczka, brzmi trochę jak taka muzyka klasyczna albo coś takiego. I ostatnia nutka. Maestro, dziękuję. Dobra, to czy już mogę zgłosić się do ostatecznych konkursów? Proszę weź tą walizkę na pofiny. Dam ci tego świetnego pofina. Daj tego pofina Pokémonowi, z którym chcesz wejść na kontest. Weź udział w pokazie. Najpierw trochę poćwicz. Okej, byczku. To damy pofina. Tu są moje pofiny w pofin case. Mam 4 spalone pofiny. Świetnie. Dobra, dajmy jednego pofina, słuchajcie, Primplapowi. Coś mu wzrosło? Wszystko mu trochę wzrosło. To dobrze. Czyli co, im więcej jedzą tych pofinów, tym lepiej? A jak mu damy spalonego, to mu wzrośnie czy spadnie? Jestem ciekaw. Wkurzy się? Czyli coś mu tam wzrosło nawet od tego jedzenia pofina. No i dobra. Czy chcesz się zarejestrować na super contest? Jaki contest chcesz? Coolness, beauty, cuteness? Weźmy sobie beauty. Na jakiej randze? Normalnej. Weźmy Primplapa, dajmy mu to. Dajmy mu tego bola. Jeśli ktoś z was ma jakieś porady dla mnie co do tych kontestów, to piszcie w komentarzach, bo szczerze mówiąc, robię to chyba pierwszy raz. O, mogę wybrać inny. Jaki strój! Grubo. Ten mi się podoba, ten chcę nosić w ogóle cały czas potem. Dobra, pójdźmy w tym stroju, będzie przynajmniej śmiesznie. Jak się bawić, to się bawić. Czemu mi się to kojarzy z tymi facetami, co się przebierają za baby i potem puszczają to na Netflixie? I oni też tam chyba tańczą czy coś, ja nie ogarniam tego. Moja żona to czasem ogląda. Czy to jest coś takiego na tej zasadzie? Tylko bez przebierania się za babki? A kto wie, może to nie są babki, tylko przebrani faceci. Ciężko powiedzieć. Dobra. Raz. Dwa. W sumie mogliby dawać jakieś znane takie piosenki klasyczne, jakieś symfonie Beethovena czy coś. To i tak to nie ma copyrightów, więc chyba mogą, co? To jest domena publiczna generalnie, wydaje mi się. Raczej żaden tam wnuk Beethovena nie pozwie ich, nie? Słuchajcie, zrobiliśmy jakiś łańcuszek chyba, albo coś, nie wiem. Coś tam nam wzrosło, było combo jakieś. Jak ktoś ma jakieś porady, piszcie w komentarzach, bo ja tego nie ogarniam. I w ogóle jak zrobić, żeby to zostać tym mistrzem kontestów, bo czy w tym mieście mogę zrobić wszystkie kontesty po prostu przechodząc w wyższe rangi, aż zostanę masterem, to już koniec? Czy w różnych miastach muszę wchodzić do różnych jakby gymów kontestowych, czy coś takiego? Bo ja tak to pamiętam z tamtych starych gier, ale może coś mi tam w głowie się źle zapamiętało. Więc jakby ktoś mógł te właśnie aspekty wyjaśnić. Jak zrobić, żeby łatwo wygrywać? Czy jak zrobię w tym mieście mastera, to już jest koniec wszystkich kontentów na całą grę, czy w innych też muszę zrobić mastera? I coś jakby dostaję za to. Jeśli ktoś z was zna odpowiedź na te rzeczy, to będę wdzięczny. Okej. Bardzo taka wychillowana ta muzyczka jest, aż mi się chce spać jak to jest. Ciekawe, czy może trafić się jakaś taka bardziej wesoła, bardziej energiczna. Byłoby fajnie. Generalnie wszystkie te kuleczki trafiłem. Czy tam pokebole, nie wiem co to jest. Wygląda trochę jak pokebole. Więc chyba nie będzie źle. Ale czy wygrałem? Nie wiem. Nie ogarniam trochę tego. I moja ranga wzrosła o tyle? Tylko o tyle? O Jesus. To ile trzeba robić te kontesty, żeby wzrosło? Ty, wygrałem. Yes, słuchajcie, wygrałem mój pierwszy kontest. Tak, teraz zostanę koordynatorką Pokémon. I będę tańczył z moimi Pokémonami. W rytm tej muzyki. Yes. Koordynatorką Pokémon. Nią właśnie będę. Sorry, musiałem to zrobić. Zostaliście gwiazdami show? Weźcie ten beauty sticker. Wow, naklejkę wygrałem. Ale ekscytująco. Nie czaję tego. Czekam na wasze, słuchajcie, komentarze, jakieś podpowiedzi, jak to dalej robić w komentarzach. I ewentualnie w kolejnych odcinkach będziemy robić kolejne kontesty. Na ten moment wydaje mi się, że to nie jest jakieś mega trudne. Po prostu trzeba mieć jakiekolwiek wyczucie rytmu, nawet nie, bo po prostu widać. Nawet nie trzeba się wsłuchać w tą muzykę, po prostu widać, kiedy trzeba kliknąć przycisk. A oprócz tego, co ma na to wpływ? Czy jakieś pofiny, które zjemy wcześniej, czy coś takiego?
O, gościu nam daje dobrą wędkę. Musimy zarzucić w sumie zaraz wędkę. Czy powiedzieć, jak się używa wędki? Niekoniecznie, bo w sumie już wiemy, jak się to robi. Tutaj ktoś trenuje i chce zawalczyć, a ja sobie ustawię nową wędkę pod lewym przyciskiem zamiast starej wędki. O, coś łapie. Powiem wam szczerze, że w prawdziwym życiu nigdy w życiu nie łowiłem ryb. To jest taka ciekawostka z mojego życia, czyli właściwie brak ciekawostki, że nigdy nie łowiłem ryb. Ale jakoś nigdy mnie do tego nie ciągnęło, szczerze mówiąc. I nie wiem, czy bym chciał, bo ja nie lubię ani jeść ryb, ani nie lubię patrzeć na ryby. Uważam, że nie są ani ciekawe, ani fajne. Także no nie jest to dla mnie ciekawa rzecz do robienia. Ale nigdy też nie byłem na polowaniu na zwierzęta, na sarny, na dziki, na nie wiem, jakieś jelenie, więc w sumie... Czemu miałbym akurat łowić ryby, a nie na przykład polować na jelenie? W sumie to jest to samo przecież. Także ja uważam, że może lepiej zostawić łowienie ryb rybakom, a łowienie zwierzyny myśliwym. Słuchajcie, wpis w Pokédexie Goldeen. Elegancko pływa, trzepotając swoim ogonkiem, tak jakby była to jego sukienka. Wygląda jak królowa. O kurczę. Ale wiem ogólnie, że ludzie łowią ryby nawet... Niektórzy i potem ich nie jedzą, tylko wypuszczają z powrotem, a robią to dla jakby relaksu, bo to jest dla niektórych chyba takie, wiecie, relaksujące. Siedzieć przy tej wędce i nic nie robić. Więc w pewnym sensie rozumiem, że to może być ciekawe hobby. Czy ty też truchtasz każdego poranka? Dobra, byczku. Co tu się w ogóle wyrabia i czemu są takie te wentylacyjne szyby? O! No tak, z podziemi. Jakbym tutaj wykopał, to może byłoby coś ciekawego pod ziemią, ale póki co zobaczmy z tą panią. Wiedziałem, że ty i szef fanklubu Pokémonów się polubicie. Cieszę się, że do nas dołączyłeś. Proszę weź to jako nasza przyjaźń. Kolejne naklejki. Dobra. A tutaj kolejne berries. Czy to są te same, co były w Omega Ruby Alpha Sapphire? Nawet nie wiem, bo już nie mogę zapamiętać tyle z tych rodzajów. Czemu większość ludzi nawet nie chce z nami walczyć? Dobra, musimy zawalczyć z tymi dziewczynkami chociaż. O, tam ktoś ma takie ubranko Pikachu, ale słodkie. Ale epickie. Ale póki co dwie bliźniaczki. Emma i Lil. Bonsly i Mime Junior. Ale macie baby Pokémony. To co, Bajcik może w Mime'a? Confusion może w Bonsly? Zobaczmy, jak to wchodzi. Prawie na hita. A ten Bajcik? No, też prawie na hita. Ale przynajmniej flinch wszedł. Całkiem ładnie. Flail. Odrobinka obrażeń. No to robimy drugi raz to samo dokładnie. Kurczę, coś mało do tej pory spotkałem Pokémonów, które chciałbym naprawdę trenować. I na Lucario coś się nie mogę doczekać, i na tego Gibla, i tego Abomasnoła też nie mogę mieć jeszcze. To jest wkurzające, że na początku gry tylko spotykasz Pokémony, które są cienkie. Ewentualnie na jakieś ciekawsze musisz czekać już do końcówki. Trochę przesadzili, że dopiero po 6 odznace można złapać Gibla. Szczerze mówiąc, liczyłem, że stanie się to dużo wcześniej. No ale w necie piszą, że jak się nie ma strength, to nie można, słuchajcie, tam wejść i złapać tego Gibla. Bo trzeba przesunąć jakiś kamień, a bez tego się nie przesunie. Dobra, mamy X-Accuracy. Zarzucę jeszcze ze dwa razy wędkę, dla pewności, że wyłapałem wszystkie jakieś potencjalne Pokémony w tej rzece, żeby potem nie było, że czegoś nie złapałem do Pokédexu ciekawego. O, Magikarp. Rzucę po prostu Pokébola, może się złapie. W sumie niewiele mu brakuje, żeby ewoluować w Gyaradosa. Jak go złapię, to dam go sobie do drużyny, niech chociaż ewoluuje. Będę miał Gyaradosa w Pokédexie. O, siedzi. I wpisik. Mówi się, że jest najsłabszym Pokémonem na świecie. Nikt nie wie, jakim cudem przeżył. Dodamy go sobie do party. Zamiast na przykład Manaphy. To co? Pogadajmy z tym dzieciakiem w stroju Pikachu. Jestem Pokémonem. Nie, nie jesteś. Ale wyglądasz mega słodko. Pokekid Daniel. I te takie krótkie spodenki jakby. What the freak. Ale masz fajnego Pikachu. Elektryczny na elektrycznego, ale my mamy Bajta. A Pikachu nie wiem, czy ma coś nieelektrycznego. Ma charm, który nie zadaje obrażeń, więc to nas jakoś nie boli. Najszybsza walka w historii. Ten Pikachu wyglądał tak bliźniaczo, podobnie jak w Pokémon Let's Go Pikachu. Ciekawe, czy to ten sam model i tekstura. Dobra, lecimy dalej. Już jesteśmy dosyć daleko. O, kolejny ten rozmnażacz Pokémonów. Dobra, tutaj jeszcze ten biegacz. O, tu jest ten wulkan, słuchajcie. Tutaj można znaleźć Spiritumba. Jak ktoś porozmawia z 32 NPC-ami pod ziemią po kolei. Taka ciekawostka. I ej, tam gościu ma Gastly? Zaraz z nim zawalczymy, tylko najpierw jeszcze ten typek, co biega. Dobra, on tylko gada, nie walczy. Zobaczmy, co powie ten gościu. Co on mówi? Czy możemy złapać tego Gastly? Czy znalazłeś tą statuę pod ziemią? Zawsze chciałem mieć jedną z nich. Dam ci to jako moje podziękowania. Kolejne naklejki. Cały czas ludzie dają nam tylko naklejki. Ach. A ten Gastly to jest twój Gastly, czy o co chodzi? Tak, chyba tak. O, tutaj są jakieś berries. Raspberries. W sumie tak, teraz można pójść lewą stroną. Albo przejechać tędy na rowerze. Tylko po co? Jak można sobie po prostu przejść? Dobra, chodźmy tutaj w lewo.
O, jest i kolejny harcerz. Zastanawiam się, co jest na szczycie tej zaginionej wieży. Okej. Okay. Musimy wziąć rower, żeby tam podjechać. O, podjechałem. Ale czy coś tu widzicie? Tak jakby nic tu nie było? Znalazłem kalcjum. O, było ukryte tutaj w ziemi. To tyle. Okej, okay, taka ciekawostka. To teraz możemy wrócić z powrotem na miejsce. Jest i tutaj kowbojka. Cowgirl. Iha! Skąd jesteś? Jakie masz pokemony? O, jakie ma lasso, słuchajcie. Cowgirl Shelly. Ale kozacko wygląda. Epicka postać. Widziałem Cowgirl, ale kowboja chyba nie widziałem nigdy w pokemonach. Zawsze tylko Cowgirl. Dziwne, ale prawdziwe. Bidów leży. Czy ona ma same bidufy? O nie. 5 bidufów ma. Ale grubo. Drugi spadł. Trzeci, czwarty. I piąty. Uch, to była najnudniejsza walka Pokémon w całej grze. Nigdy więcej. A myślałem, że będzie ciekawie. Czemu Cowgirl miałaby mieć bidufy? Tego nie jestem w stanie ogarnąć. Ej, słuchajcie, tu jest jakieś wejście do podziemi. To jest ta wieża, o której on mówił, tak? Coś takiego. Jeszcze tutaj sprawdzę ten przedmiot. Steel Wing, TMK47. Dobra, zapytajmy tego typa, o co tutaj kaman? Tutaj śpią Pokémony, które odeszły. Wieża zaginionych. Czyli to jest tak jakby cmentarz? Tak, to jest cmentarz. Ciekawe, czy możemy tutaj spotkać Pokémony duchy? Ale dziwnie się czuję, że tu jestem. Dziwna muzyka i dziwne światło. Jesteśmy wyżej na kolejnym piętrze. Ty, to jest jak wieża duchów w pierwszej części. Jestem ciekaw, czy na jej górze jest coś konkretnego. Jestem ciekaw, czy jest to jakiś ciekawy Pokémon duch. Pokémon duch z czwartej generacji. Żaden mi nie przychodzi do głowy konkretny. Czy powinniśmy trenować Pokémona ducha? Zastanawiam się nad tym. Chłopiec ma Shellosa, prosta sprawa. Ten Shellos zawsze mi się kojarzy, że ma taki jakby taką fryzurę jak afroamerykańskie dzieci. Cricketune, też nie zmieniamy poczka. Ale ma wąsy. Ten to ma wąsy jakby się nazywał Janusz. Jest takim szlachcicem z XVI wieku. To on krzyczał liberum veto na Sejmie. Dobra, chłopiec pokonany. Zobaczmy, co jest dalej w tej wieży. A mamy tu, moi drodzy, nic. O, przepraszam, Pokebola mamy tutaj z przedmiotem. Oval Stone. Nie pamiętam, do czego służy Oval Stone. Pewnie do jakiejś ewolucji. O! Pokémon duch? Zubat. Ach, już myślałem, że coś ciekawego, a to tylko Zubat. To nie łapiemy, bo już mamy w Pokédexie. Oval Stone. Sprawia, że niektóre Pokémony mogą ewoluować. No tak, tak jak sądziłem, służy do ewolucji. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe, to jest pięter. Z zewnątrz wyglądało, że dosyć sporo. Czyli jak chcemy zabrać przedmiot, to musimy zawalczyć z typem. A nie, bo się akurat obrócił w inną stronę. A dobra, zawalczmy z wszystkimi typami, ja wam przyspieszę te walki po prostu, żeby nie było dla was zbyt nudno. Ale gościu ma kurtkę z Gyaradosem. Chciałbym mieć tą kurtkę w prawdziwym życiu. Epicka. Służy do ewolucji Happiny w Chansey. Oval Stone, jakby ktoś był ciekawy. No tak, Chansey też jest taki okrąglutki. Ma to sens. Ale gościu miał słodziutkiego Pokemona, jak na bycie takim gangsterem. O, z dzieckiem tutaj jest, ale śmiesznie wyglądają razem. Słodziaki. Ale ładny Pichu. Wejdźmy w niego bajtem. W sumie tak się cieszę, że istnieją baby Pokémony. One powinny istnieć. Są takie fajne. Moim zdaniem powinni wprowadzić więcej form baby różnych Pokémonów z różnych generacji. To było takie fajne, że wprowadzili w drugiej genie i w czwartej właśnie bodajże nowe baby Pokémony od Pokémonów, które już istniały wcześniej. Oczywiście Pichu był wprowadzony w drugiej, ale chyba na przykład Happiny jest w czwartej bodajże. I ostatnich Pokémon to jest jeszcze jeden Pichu. No nie są jakieś wyszukane te walki. Wszystkich łoje jednym atakiem jak leci. No tak to wygląda w Pokémonach, przynajmniej w tych pierwszych, początkowych etapach. I wbijamy powoli wyżej, wyżej, wyżej. Jeszcze kolejne piętra. Ile tych trenerów? To te walki tam wam mega przyspieszymy, dobra? Żeby nie było, że jakoś nudno się robi. Ale ta pani ma fajne bonsli. Miała tylko jednego bonsli i już po walce. Kolejna walka chyba będzie podwójna, dokładnie. A, to już wiem, czemu nie ma kowbojów. Bo odpowiednikiem męskim kowboja w tej grze jest Rancher, ten z widłami. Co jest takie dosyć nietypowe, bo akurat kowbojami wydaje mi się, że właściwie zawsze byli mężczyźni, a Cowgirl no to pewnie wymyślono ileś tam lat później jako takie po prostu, wiecie, taką kulturową rzecz, taki po prostu sposób samoidentyfikacji bardziej, no bo początkowo cowboy to była praca, tak? Cowboy, czyli
chłopiec od krów, ten, który pilnował krów, żeby bandyci ich nie ukradli, albo Indianie ich nie ukradli, albo po prostu nie pogryzły ich jakieś tam dzikie zwierzęta czy coś takiego. I myślę, że nie było za bardzo równości płci na Dzikim Zachodzie i pewnie bardzo rzadko się zdarzało, żeby ktoś dał kobiecie taką pracę, w której pewnie wymagało się umiejętności używania lassa, strzelania z rewolweru i nie tylko. Ale oczywiście dzisiaj też można powiedzieć, że istnieją takie cowboy i cowgirl. No i to jest po prostu tak, identyfikują się ludzie, którzy w Stanach mieszkają na przykład na wsi i pracowali na farmie, jak dorastali, no i oni uważają, że są też takimi cowboyami i cowgirlami, bo to bardziej z nazwy dla zawodu wykonywanego stało się taką nazwą po prostu na ludzi, którzy identyfikują się z tym takim wiejskim krajobrazem w Stanach Zjednoczonych. O, w końcu jakiś Pokémon duch Gastly, słuchajcie, naszego Pokédexu. Nie będzie niestety jego ewolucji w Gengara w naszym Pokédexie, chyba że znajdziemy jakiegoś NPC, z którym będziemy mogli się strajdować. Bite jest super efektywny, staram się z nim wchodzić. Chyba lepiej nie, chyba lepiej wejdźmy z Parkiem, żeby mieć pewność, że nie spadnie, to sobie go złapiemy do Dexu. I tak spadł na hita. Może spotkamy jeszcze jednego, także to nie jest duży problem. Ponita 20 level w międzyczasie. I teraz tak, tędy. I właściwie nie musimy walczyć ze wszystkimi, ale ja stwierdzam, że wolę. Zawsze lepiej mieć podkokszone troszkę poczki. Plus to, co mówiłem wcześniej, że chcę po prostu spotkać wszystkie Pokémony, żeby widzieć je, żeby potem profesor Rowan powiedział, że tak, widziałeś wszystkie Pokémony, dostajesz dostęp do narodowego Pokédexu, wiecie. O to mi tak naprawdę też chodzi. Dobra, wejdziemy w Markreła super efektywnym elektrycznym, a w Misdreavusa w sumie psychiczny powinien być okej, okay, na Ghosta. Znaczy nie efektywny, ani nie nieefektywny, tylko po prostu taki normalny. Dokładnie, obrażenia zwyczajne. Okej, okay. A tutaj na hita? Dokładnie, na hita. Markrow leży. Misdreavus użył tylko Growla, żeby obniżyć atak. A ja wchodzę najpierw Confusion. Resztka życia, ale ten Spark już ją dociśnie. Misdreavus jest Pokémonem fajnym. Może jego byśmy na przykład trenowali, się zastanawiam. Miss Magius. Czy Miss Magius nie został dodany właśnie też w czwartej generacji przypadkiem? Ale nie wiem, jak się go ewoluuje. Czy przypadkiem też nie przez trade'a? Gruba sprawa. Tutaj są jakieś dwie babcie na samym szczycie. Proszę, weź to. Cleanse Tag. Daj to pierwszemu Pokemonowi w twoim party, dzięki temu dzikie Pokemony nie będą was niepokoić. Zaginiona wieża to jest tutaj, gdzie duchy odeszłych Pokemonów odpoczywają. Te, które cieszyły się długim życiem i te, których życie było krótkie, wszystkie odchodzą i znajdują tutaj pocieszenie. Dziękuję, że odwiedziłeś to miejsce. Proszę, weź te TM-ki. TM96. Strength. O, ukryty ruch, który pozwala ci przesuwać duże skały, czyli tutaj musieliśmy przyjść, żeby mieć tego strengtha, ale trzeba najpierw zebrać 6 odznak, słuchajcie, żeby móc używać strengtha poza walką, niestety. Więc dobrze tutaj przyszliśmy, ale jeszcze nam to nic nie daje w tym momencie. Schodzę na dół i lecimy dalej. No i tutaj jest wyjście. Jesteśmy z powrotem na 209, tu jest jeszcze para trenerów na podwójną walkę, ale gość ma fajne imię, Tai. Pisze się Ty-y. Dobra, wchodzimy Confusion. Będzie super efektywny, na typ walczący, ładnie. A jak ten Spark? Też całkiem ładnie poszło. Ale się zezłościła, o kurcze. A gość jest w szoku. I teraz tak, czy doszliśmy już do kolejnego miasta, bo tu się kończy 209, jest miasto Solsion. Wow, miasto Solsion. Co to jest? Spójrzmy na mapkę. To jest to miasto w połowie drogi właśnie do naszego kolejnego, czyli Veilstone. Ja już się pogubiłem w tym wszystkim. Czemu lecimy nie po kolei z tymi miastami? Czemu to znaki są nie po kolei? Trochę tego nie ogarniam, ale wydaje mi się, że jest okej. Okay. Teraz kolejna odznaka. To powinno być ta odznaka walcząca. Tak czy inaczej, jest centrum Pokémon i jestem ciekaw, co w tym mieście nas czeka, ale tego się już dowiemy w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, obejrzyjcie inne propozycje filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć.